Cześć! Jaki jest żółw, każdy widzi. W oczy rzuca się karapaks połączony z plastronem, czyli skorupa. Cztery łapy, ogon i głowa. Idealny zwierzak domowy. Choć jak dobrze wiecie, opieka nad żółwiami lądowymi różni się od tej, którą roztoczyć trzeba na przykład nad psem czy kotem. Dotyczy to na przykład zapewnienia odpowiednich warunków jego bytowania, o czym mogliście dowiedzieć się z naszego poprzedniego odcinka. Jednak tak samo ważne, a może nawet ważniejsze, jest właściwe podejście do diety żółwia. Za pomocą tego, co je, możemy kształtować jego prawidłowy rozwój. Niestety, z żółwiową dietą łatwo przedobrzyć i na przykład nadmiernie przyspieszyć wzrost gada, co jest dla nich niebezpieczne. Dlatego dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, co powinien jeść żółw lądowy, a czego musi unikać. Żółwie lądowe zamieszkują wiele zakątków naszej planety, gdzie na ich rozwój wpływają różnorodne warunki klimatyczne, szata roślinna, rodzaj gruntów, czy też ukształtowanie terenu. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na to, z czego powinna składać się dieta żółwia, który żyje w domowym terrarium. Nie sposób byłoby powiedzieć o wszystkich możliwych gatunkach i ich preferencjach pokarmowych, więc musimy zdecydować się na jakieś przykłady. W hodowli hobbystycznej najpopularniejsze są żółwie pochodzące z klimatu śródziemnomorskiego, który jest rodzajem klimatu podzwrotnikowego. Najczęściej spotykanymi w handlu gatunkami z tej strefy są żółw śródziemnomorski, żółw grecki, żółw stepowy, żółw egipski oraz żółw obrzeżony. Każdy z nich to roślinożerca, co wcale nie sprawia, że ich chów przestaje być wyzwaniem. Wręcz przeciwnie, odpowiednie żywienie żółwi jest trudne, szczególnie dla osób początkujących. Na szczęście, aby sobie z tym poradzić, wystarczy garść podstawowej wiedzy, którą znajdziecie w tym odcinku. Prawidłowa dieta roślinożernych żółwi z rejonów basenu Morza Śródziemnego oparta jest na różnorodnej mieszance traw, roślin zielnych i kwiatów. Jest to pokarm, którym żywią się na wolności i do takiego pożywienia przystosowane są ich układy trawienne. Dieta musi być typowo wegetariańska, bez dodatku białka pochodzenia zwierzęcego. Choć zdarza się w naturze, że żółw roślinożerny zje na przykład padlinę lub małego bezkręgowca, to takie sytuacje są niezwykle rzadkie. W związku z tym większość pokarmu żółwi roślinożernych powinien stanowić błonnik roślinny. Pokarm roślinny oferowany żółwiom musi dostarczać odpowiednich ilości witamin z grupy A oraz witamin D3 i K2, które warunkują wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego do krwi. Następnie regulują procesami włączania wapnia z krwi w budowę masy kostnej. Oczywistym zatem staje się fakt, że sam wapń jest również ważnym składnikiem diety żółwi. Na pewno ich pokarm powinien zawierać więcej wapnia niż fosforu. Idealny stosunek tych dwóch składników wynosi co najmniej 2 do 1. Jeżeli fosforu byłoby więcej, mogłoby wywołać to niedobór wapnia w kościach i skorupie. Dobra, ale co tak naprawdę powinny jeść żółwie? W warunkach domowych należy karmić je codziennie roślinami zielnymi, kwiatami i trawami. Doskonałym pokarmem będą więc tymotka, trawa bermudzka, chwasty, zioła i inne rośliny zielone. Można podać również rukolę, cykorię, roszponkę oraz przyprawy w doniczkach. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie gotowej karmy, która łączy w sobie w zasadzie wszystkie składniki roślinne potrzebne żółwiom. Doskonałym przykładem takiego produktu jest Biorept L od Tropical. Receptura tej karmy jest bogata właśnie w trawy i zioła w najwyższym stężeniu. W jej składzie jest na przykład tymotka, która dodaje smaku, oraz mniszek lekarski i kwiat nagietka, nadający aromatu atrakcyjnego dla żółwia. Obniżony poziom białka przy podwyższonym poziomie włókna gwarantuje zdrowy, zrównoważony rozwój gadów i prawidłowe formowanie skorupy. Trzeba dodać również, że jest to produkt kompletny i w pełni zbilansowany, dzięki czemu nie musimy korzystać z suplementacji mineralno-witaminowej. To produkt prosty w użyciu i idealny dla większości popularnych żółwi hodowanych hobbystycznie. Żółwie karmimy raz dziennie, niezależnie od tego, czy podajemy im gotową karmę, czy pokarm w innej formie, bo oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dietę suchą uzupełnić świeżymi roślinami. Jest to jak najbardziej pożądane, dieta roślinna nie musi być monotonna.
Karmiąc naszego żółwia produktem Biorept L, łatwo kontrolować tempo jego wzrostu i uniknąć problemów rozwojowych. A jeśli jesteśmy już przy problemach związanych z żywieniem, warto wspomnieć, czego żółwie jeść nie mogą. Jak donoszą lekarze weterynarii pracujący w ogrodach zoologicznych, trzeba mieć świadomość, że niewłaściwe żywienie tego typu żółwi niesie ryzyko wystąpienia chorób rozwojowych. Głównym problemem jest zbyt szybki wzrost. Przekarmianie i nadmiar białka w diecie doprowadzają do nadmiernych przyrostów objawiających się piramidyzacją skorupy, a niedobory mineralno-witaminowe do metabolicznej choroby kości, czyli krzywicy. Dla młodego, rosnącego żółwia już kilka tygodni niewłaściwej diety może przynieść nieodwracalne zmiany w budowie. Dlatego wzrost żółwi musi być kontrolowany i hamowany przez ograniczenie ilości białka, węglowodanów i tłuszczów. Choć żółw ma cztery kończyny, chyba niewiele więcej go łączy z psem czy kotem, dlatego nie powinien być karmiony tym samym. Podawanie żółwiom psiej karmy jest niedopuszczalne, bo w diecie tych gadów nie powinno się znaleźć białko pochodzenia zwierzęcego. Zresztą fasola i inne warzywa strączkowe również odpadają, bo duże ilości białka roślinnego też są dla żółwi niekorzystne. Białko mogłoby wywołać nadmierny przyrost żółwia i niezrównoważony rozwój poszczególnych części jego ciała. Tkanki miękkie, na przykład mięśnie i tłuszcz, rosłyby szybciej niż kościec i skorupa, co jak możecie sobie wyobrazić jest niekorzystne i katastrofalne w skutkach. Kto kiedyś widział zdeformowanego żółwia, ten wie, o czym mówię. Dieta żółwi nie może być zatem zbyt bogata w tłuszcze, oleje, białka, tiocyjaniany i szczawiany, utrudniające wchłanianie wapnia. Choć może Was to dziwić, to trzeba wiedzieć, że naturalne środowisko, w jakim żyją te zwierzęta, wymusiło na nich jedzenie roślin ubogich w wodę, na przykład traw czy ostów. Z tego powodu unikajmy pokarmów obfitujących w wodę, takich jak pomidory albo soczyste, pełne słodkiego miąższu owoce. Powodują one nadmierną aktywność żółwiowych jelit prowadzącą do biegunek. W większości owoców gady te muszą unikać z jeszcze jednego powodu. Są bogate w cukry, które powodują cukrzycę i mogą prowadzić do niedoboru innych składników odżywczych, takich jak witaminy i składniki mineralne. Jeżeli jednak będziemy chcieli urozmaicić dietę żółwia o owoce, niech będzie to jakiś leśny smakołyk, jak na przykład jeżyna, malina, poziomka czy borówka. Jak widzicie, sporo tych obostrzeń, ale są one konieczne, aby żółw utrzymywany w domu rozwijał się prawidłowo. Ułożenie zbilansowanej diety pod względem zawartości składników odżywczych, witamin i minerałów jest bardzo trudne. Dlatego uważam, że dobrym rozwiązaniem są pokarmy suche, takie jak Biorept L, uzupełniane pokarmami świeżymi. Dzięki temu mamy pewność, że nasz żółw odżywia się prawidłowo. Każdy właściciel żółwia lądowego musi pamiętać o tym, że dieta nie jest jedynym gwarantem prawidłowego rozwoju. Ważne jest również środowisko, w którym te gady przebywają na co dzień. Ale o tym mówiliśmy już w poprzednim odcinku. Zachęcam do obejrzenia. Zapraszam też na kolejne filmy na naszym kanale, w którym będziemy prezentować różne zwierzęta terrorystyczne. Zaczynamy od gadów, ale kto wie, do jakich fascynujących stworzeń nas to doprowadzi. Jeżeli nie chcecie niczego przegapić, to subskrypcja i kliknięcie w dzwonek powiadomień będą świetnym rozwiązaniem. Widzimy się już niebawem. Żółwik.